Cześć, witajcie. Dzisiaj w kolejnym odcinku przedstawię Wam, na jakim etapie są przygotowania do remontu chlewni. Pokażę Wam, jak wyglądają te słupki, jak to wszystko tam mniej więcej będzie wyglądało. Zaprezentuję również, co kupiłem na wjazd zamiast tej typowej maty dezynfekcyjnej. No i czym zwalczam owady w chlewni, a także przedstawię, pokażę budynek, w którym miała być porodówka, no i ta kuczarnia, gdzie tam miałem przerabiać na ruszt. Serdecznie Was zapraszam, miłego oglądania. Oglądajcie. Dobra, co zamówiłem dla zwierzątek? Jest to mata. To będzie dla knurków. Mata antypoślizgowa. W przykryciu mam taki problem, że jak większa maciora, to zaczyna się ślizgać, bo już duże knury, duże maciory. I miałem taką mniejszą matę. Ta mata ma 1,5 na 2. Miałem mniejszą, ale już mi się to nie wiem, było chyba 50 na 80 cm. Ale to tak mówię, że tamto już mi się podarła, popsuła, więc zamówiłem taką większą, antypoślizgowa, dość gruba. Na pewno będzie mi wygodniej zapraszać. Zamówiłem też przez internet na matę wjazdową gąbkę taką. To ja staram się co jakiś czas wymieniać, co pół roku. To jest gąbka tapicerska. Nie wiem, ile tutaj ma, 5 cm chyba. Ale to i tak nie będę jej na razie wyciągał, bo mamy śnieg. Te stare, bo jak będzie odwilż, ściągnę i te pozakładam świeże. Nieduży koszt, nie wiem. Na pewno jakaś oszczędność przy gdybym miał kupić profesjonalną, myślę, że tam nie jest gorsza. To i tak ciągnikiem się zjeździ, czy tam innymi maszynami, jak już mamy jeździć, to myślę, że lepiej częściej zmienić niż kupić taką profesjonalną. No i kupiłem jedną, już miałem lampę wodobójczą, bardzo dobra sprawa, zabija dużo much z ultrafioletem. Zakupiłem jeszcze jedną już na lato. Nieduży koszt, już nie pamiętam, ile zapłaciłem, ale nieduży koszt. I też tam już w razie kontroli, a to też tam się pytają, w jaki sposób likwiduje owady, czyli tam muchy. No to kiedyś tam miałem lepki, smarowałem ścianę jakimiś tam środkami owadobójczymi, ale myślę, że to chyba najlepiej jakoś tam działa. I no, niewielki pobór mocy robi swoją robotę dobrze. Zabieram się zaraz też do krycia. Rękawice mam nowe, bo tamtoś mi się poprzedzierały. Będziemy kryć lochy, chyba 3 tam mam do krycia. Działam dalej. Lecimy. Dobra, tutaj kiedyś rodzice utrzymywali bydło. Wygląda to tak. Myślę, że tutaj by się zmieściło od 8 do 10 kojców porodowych. Teraz to taki troszkę budynek, pomieszczenie bez wykorzystania, bo to w jednym ciągu tutaj za tą ścianą mamy knurki. No i tam warchlaki trzymam. Żłobie, jak widzicie, porozwalane. Tak jak wspominałem, miała być tutaj porodówka. Zrobił mi już przedstawiciel firmy, która się zajmuje się tego typu przedsięwzięciami. Wycenił mi to. No tutaj miał być koszt sam ruszt wygrodzenia i
chyba bez kojców tych jarzmowych, no to około 20 tysięcy, do tego plus te kojce jarzmowe, woda, pewnie trzeba byłoby tutaj w płytkach zrobić, żeby to już było w miarę ładnie, żeby w miarę wyglądało, no i wanny trzeba byłoby wykopać. Ale to mówię, to pewnie będzie tam plus minus 50 tysięcy kosztowało. Tak jak wspomniałem, ten materiał oddałem, co mogłem. Zaraz wam pokażę, co mi zostało z tych elementów tej porodówki. Mówię, ten budynek tak wygląda. Jeżeli by tam się coś zmieniło, że uwolnią nas od tych stref, uspokoi się, to będę chciał tu to modernizować. No ale to mówię, 2-3 lata. Poczekamy, zobaczymy, jak to się tam rozwinie, a na razie szkoda tutaj wkładać pieniędzy. Dobra, tak to wygląda. To, co zostało mi z tych materiałów, co nie oddałem, to były te wygrodzenia. Tu już tych płyt niewiele mi zostało. 2, 4, 6 sztuk. Takie karmiczki dla prosiąt. No i podkłady pod ruszta. To mi nie chcieli wziąć. Rusztę, mówię, plastikowo oddałem, a to mi zostało. Tak jak mówię, pewnie jak to się jakoś tam normuje, strefy pościągają, to będę chciał tą porodówkę zrobić, no ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj znowu mamy ten budynek, tu gdzie mam maszyny, to właśnie tak jak wspomniałem, miała być tu czarnia, a teraz taki troszkę zagospodarowane pod garaż. Miałem tutaj robić na ruście, jeżeli nie na ruście, to pewnie na głęboko. No ale tak jak wspomniałem, wszystko się pozmieniało i inwestycje zatrzymane. Odnośnie remontu, mamy tutaj przygotowane już słupki praktycznie, tam już jest skręcony. Tata zakupił taki pełny profil. Kiedyś był wcześniej tam profil w środku pusty, no ale wytrzymało to 8 czy 10 lat, 12-13 lat. No i te klatki wszystko obornik skorodował, rdza. No i postanowiliśmy teraz wsadzić taki słupek, to będzie dół tego słupka. Wiercone dziury u kowala, bo też nie było to proste, żeby to wiercić. Słupki, tak jak wspomniałem, aluminiowe, jakieś tam z odzysku. Myślę, że to nie będzie też korodowało, znaczy na pewno nie będzie korodowało. No i o tak to będziemy skręcać. Ta część pełnego profilu pójdzie w beton i w głąb betonu, a na górze będą przykręcone rury od góry. No i tu prawdopodobnie równo z betonem, bo pewnie dojdzie, beton będzie dotąd, będzie płyta wygrodzeniowa. To będzie chyba w ten sposób. Nie wiem, czy to będzie przy wszystkich, czy przy tylko małych, zobaczymy, jak to będzie. Taka mniej więcej koncepcja, płyta wygrodzeniowa. No i tak wspomniałem, od góry trzy rurki. No i co, cały ten przód, tu czarnie będziemy to wymieniać, boki zobaczymy, jak tam. No i tak jak mówię, tutaj mamy przygotowane śruby też dziesiątki poucinane spręta na takie wymiary, jakie chcieliśmy, nie kupowaliśmy gotowych, nakrętki, podkładki pójdą i to będzie wszystko po
skręcane. Dobra.